Kościół Marii Magdaleny we Lwowie jest wpisany do rejestru zabytków architektonicznych Ukrainy. Świadczy o tym tablica umieszczona na frontonie. Wydawałoby się, że nie trzeba nikogo przekonywać, iż gmach przy ulicy Bandery we Lwowie jest kościołem. Niemniej jednak w kościele mieści się sala organowa i parafia może korzystać ze swojej prawowitej własności jedynie na zasadach wynajmu. Wiernie od lat starają się o zwrot kościoła. Nie może być tak, ażeby ci, którzy ten kościół budowali, których ojcowie, dziadkowie ten kościół budowali, podtrzymywali, pielęgnowali, fundowali wspaniałe organy, ażeby dzisiaj ich zepchnięto tak prosto na margines życia społecznego i mówi się im dzisiaj w naszym Lwowie dzisiejszym, że nic wam tu się nie należy i dziękujcie za to, co macie, za to, że wam pozwalają chociażby jakoś grze tutaj odprawić. My się z tym nie zgadzamy. Podczas jednej z wielu rozpraw sądowych przedstawicielka Rady Miejskiej akcentowała, że gmach sali organowej jest pomieszczeniem niemieszkalnym, unikając nawet słów kościół, świątynia czy budynek sakralny. Sąd zlecił wykonanie ekspertyzy, która miałaby potwierdzić słuszność takiego określenia. Oczywiście, że w wszystkich dokumentach to nazywa się kościołem. W wszystkich dokumentach ukraińskich to jest kościół. No, tak wychodzi, że dla sądu to nie wystarczy. Pozostałościami po dawnej świetności kościoła jest ołtarz główny i epitafia ze zniszczonymi elementami dekoracyjnymi. Baptysterium z freskami Jana Henryka Rozena zamieniono na toaletę. Cenne freski zamalowano. Na portierni wiszą portrety Stepana Bandery i Josypa Slipija. O kościele Marii Magdaleny nikomu do głowy nie przyszło, żeby badać, czy to jest dom, czy nie jest dom. Każdy, kto przyjdzie i popatrzy na to, to się śmieje. Ten kościół, każdy mądry i rozsądny człowiek zobaczy, że to jest naprawdę kościół, że tu nie potrzebne żadnej ekspertyzy. Wspólnota parafialna nie może korzystać z centralnego wejścia do kościoła ani z kościelnych organów. Drzwi są zamknięte, a po drugiej stronie, wewnątrz kościoła, została usytuowana scena, na której odbywają się koncerty, bynajmniej nie muzyki organowej. Kiedyś rozpoczęto proces sądowy. Ja nie wierzyłam, że to będzie tak długo. Ja nie wierzyłam absolutnie. Ja wierzyłam, że Ukraina wreszcie będzie krajem demokratycznym. Że Ukraina wyszła spod tego takiego jarzma komunistycznego, że będzie taka jak Litwa, jak Łotwa, jak Estonia, że my wreszcie będziemy europejskie. Ja się cieszyłam, że moje dzieci już będą w innym kościele. Pomimo takiej niekomfortowej sytuacji parafia funkcjonuje i rozwija się. Parafianie nie przestają wierzyć w pozytywne zakończenie procesu sądowego. Ze Lwowa Maria Basza, Kurier Galicyjski.